Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Kowalczyk i jestem współzałożycielem serwisu etutor.pl. W dzisiejszej prezentacji chciałem krótko powiedzieć o tym, w jaki sposób skutecznie uczyć się języków obcych. My się zajmujemy jednym bardzo wąskim tematem. Naszą misją jest skutecznie uczyć języka angielskiego przez internet. I tak pokrótce o rynku e-learningu, on się bardzo szybko rozwija, widać to po liczbie firm, które tutaj mają swoje prezentacje. W USA ten rynek jest już szacowany nawet na 18 miliardów dolarów według różnych źródeł. I 53% szkół korzysta z tego typu platform. W Polsce trochę ten rynek jest jeszcze na wcześniejszym stadium rozwoju, niemniej jednak podąża za zachodnimi trendami. I chciałem pokazać kilka rozwiązań, które stosujemy w naszym serwisie, które sprawiają, że nauka jest atrakcyjna i dzięki którym udało nam się w krótkim czasie przyciągnąć ponad 110 tysięcy osób, które korzystają z serwisu. Przede wszystkim postawiliśmy na multimedia i wydaje nam się, że to jest kluczowa cecha. W internecie ludzie ucząc się potrzebują takich treści podzielonych na małe kawałki, są w stanie skupić uwagę tylko przez krótki czas i staramy się prezentować im treści w jak najbardziej różnorodny sposób w postaci filmów, wideo, nagrań czy zdjęć. To jest jakby podstawa naszego kursu i główny element. I druga bardzo ważna rzecz, którą staramy się robić, to jest angażowanie użytkownika w interakcję. To znaczy nasza wizja e-learningu jest zupełnie odmienna od spdf-owanych podręczników. Te treści, które użytkownik przyswaja, muszą być przeplatane interaktywnymi ćwiczeniami, czymś, co spowoduje, że użytkownik będzie na bieżąco kontrolował swoje postępy i niejako co jakiś czas po prostu sprawdzał, czy efektywnie przyswaja tą treść. I bardzo ważna rzecz to jest budowanie społeczności osób, które uczą się wspólnie, po prostu dlatego, że nauka z innymi motywuje. My widzimy to, obserwując rankingi użytkowników, którzy ścigają się w różnych kategoriach na liczbę wykonanych powtórek w serwisie ćwiczeń i niektórzy robią tego o zawrotne ilości. Rekordziści robią kilka tysięcy powtórek dziennie w serwisie i spędzają tam tygodniowo 40 godzin. To jest po prostu pełny etat pracy z serwisem. Przyznam szczerze, że jak go tworzyliśmy, nie spodziewaliśmy się tego. Jedna tylko uwaga co do społeczności. Jedyna rzecz, której nie robimy, to nie polegamy na społeczności jako źródle treści do nauki. Próbowaliśmy, ale tutaj społeczność sprawdza się jako filtr, ale na pewno nie jako źródło. I ważnym elementem naszego kursu staramy się być taką szkołą językową online, która kompleksowo wspiera kursantów. W związku z tym osobom, które tego potrzebują, oferujemy wsparcie nauczyciela. I też ważna możliwość, którą nam daje internet, to jest analizowanie, w jaki sposób użytkownicy z tego kursu korzystają. Jest to coś, co wiele osób pomija. Dla nas jest to szalenie istotne, po prostu obserwujemy, które funkcje są najczęściej wykorzystywane na takim bardzo, bardzo szczegółowym poziomie. To znaczy można wręcz powiedzieć, że na takim poziomie statystycznym śledzimy, co jest w serwisie popularne i rozwijamy tylko te funkcjonalności, z których użytkownicy faktycznie korzystają. I teraz jeszcze parę słów o tym, jak wygląda sam serwis. W tej chwili, tak jak wspomniałem, korzysta już ponad 110 tysięcy osób, które wykonały tam już kilkadziesiąt milionów powtórek i ćwiczeń.
I jakby ważnym takim uzupełnieniem serwisu jest słownik diki.pl, który jest całkowicie darmowy i to, co w krótkim czasie pozwoliło mu zdobyć prawie już 1 000 000 użytkowników, którzy generują 10 milionów odsłon miesięcznie, jest jego multimedialność. Jest to słownik troszkę inny od takich tradycyjnych słowników, które nam się kojarzą przede wszystkim z długimi kolumnami tekstu. Zależało nam na tym, żeby słowa były zilustrowane obrazkami pokazującymi ich użycie w różnym kontekście. Ilustrowane są zdaniami i ilustrowane są nagraniami lektora. I to wszystko sprzężone jest z naszym systemem nauki, to znaczy sprawdzając jakieś słówko w diki, czytając artykuł, można jednym kliknięciem, tutaj są takie zielone plusiki, które pewnie słabo widać, które pozwalają dodać słówko do powtórek. I ten słownik został w 2010 roku honorowany nagrodą Webstara Akademii Internetu za najlepszy serwis w kategorii edukacja. Dostał też więc wiele innych nagród, między innymi tytuł Złotej Strony Tygodnia według tygodnika Wprost. Teraz nie wiem, na ile mi czas pozwoli. Chciałbym też krótko powiedzieć o tym, co robimy dla innych grup docelowych. I może na koniec zakończę jakimś case study, przykładem kursu, który robimy w tej chwili z firmą PKP Intercity. Naszymi odbiorcami są klienci indywidualni. No i o zaletach e-learningu to właściwie nie muszę mówić. No tutaj mamy przede wszystkim możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie, możliwość personalizacji tego procesu nauczania, wyboru treści, które nas interesują, a nie które powiedzmy zostały zaplanowane na sztywno przez system i możemy w bardzo rozbudowany sposób śledzić swoje postępy w nauce z dokładnością do jednego słówka. I te statystyki wbrew pozorom są bardzo motywujące dla użytkowników, te gwiazdki czy odznaczenia, które oni tam zdobywają, stanowią dla nich po prostu szalone źródło motywacji do tego, żeby w pewnym sensie być lepszymi od innych i, no i pochwalić się po prostu tym, ile przerobili materiału. Mamy też ofertę, rozpoczynamy współpracę ze szkołami, uniwersytetami i z firmami i może tak przeskoczę, powiedzmy, szczegóły tej oferty, zatrzymam się na przykładzie projektu, który robimy teraz z PKP Intercity. Jak wiadomo, za rok w Polsce będzie odbywało się Euro, no i zmartwienie w wielu tego typu firmach pojawiło się spore zmartwienie, bo niestety pracownicy mają kłopoty z tym językiem angielskim, nawet w takiej podstawowej, codziennej komunikacji. I też no nie każda firma ma swoich pracowników na miejscu. Akurat w przypadku PKP Intercity to są drużyny konduktorskie rozsiane po całej Polsce, to są kasjerzy, często pojedyncze osoby w bardzo małych miejscowościach i do takiego grona osób po prostu nie da się dotrzeć w tradycyjny sposób, organizując dla nich takie typowe zajęcia, bo byłyby to po prostu no nieproporcjonalnie wysokie koszty, żeby zorganizować dla tak rozproszonej grupy pracowników zajęcia. W związku z tym zdecydowano się na e-learning i jako firma robimy wspólnie z PKP Intercity dedykowany kurs, materiały według jakby projektu tej firmy, pod ich potrzeby konkretnie. Kontaktujemy się z kasjerami czy z konduktorami, zbieramy od nich informacje na temat tego, jakie słownictwo jest im faktycznie potrzebne w pracy. Na tej podstawie powstał dedykowany kurs. No i teraz naszym zadaniem będzie tak naprawdę zbudowanie zaangażowania pracowników. Mogę powiedzieć tyle, że wstępnie rekrutacja była przewidziana na 150 osób. W tej chwili zgłosiło się do projektu ponad 700 pracowników. No i jest po naszej stronie bardzo duża praca do wykonania, bo mimo wszystko elementem tego kursu będzie
będzie opieka nauczyciela, bo nie da się, nie da się powiedzmy poprowadzić tego typu zajęć jeszcze całkowicie bez opieki nauczyciela. To jest blended learning. No i bardzo duży logistycznie projekt, ale myślę, że wypadnie pozytywnie i na euro wszyscy konduktorzy i kasjerzy będą świetnie mówić po angielsku. Tak na koniec kilka innych firm czy instytucji, z którymi w tej chwili współpracujemy. Politechnika Wrocławska z Uniwersytetem Wrocławskim realizujemy duży projekt Wrocławski Absolwent, gdzie biorą udział duże koncerny informatyczne, takie jak HP, Google czy Bank Zachodni, WBK. No i to chciałem podziękować bardzo. edustudio.pl. Wideo rozwiązania dla edukacji.